jak Europa, czyli Unia Europejska. A co za tym idzie, przynależność Polski do Unii Europejskiej, do rodziny państw demokratycznych, rodziny państw o podstawach demokracji. Realizacja tego obiektu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Unii Europejskiej pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. To jest bardzo ważne miejsce, bo to jest pierwszy tego typu rodzinny dom dziecka, w którym 8 podopiecznych znajdzie znakomite warunki do tego, żeby wzrastać w miłości pod opieką rodziny zastępczej. Tego typu przedsięwzięcia są realizowane w całej Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że nie należy to do obligatoryjnych obowiązków gminy miejskiej czy gmin, ale mieści się w wachlarzu możliwych działań. 3/4 tej kwoty pochodzi z Unii Europejskiej. Widzimy swoją przyszłość w przynależności do Unii Europejskiej, bo to się wiąże nie tylko z benefitami, czyli udziałem w wydatkowaniu funduszy, w konsumpcji wspólnego budżetu, ale przede wszystkim w promocji głównych wartości europejskich, jakimi są demokracja, wolność, poszanowanie wolności słowa, rodzina. Potrzebne są nam takie przedsięwzięcia, dlatego też przybijcie piątkę na nadchodzących wyborach.